Po problemach z trasą bursztynową, które na szczęście już się skończyły, kierowcy w Koninie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami. Już przeszło 2 lata na moście wzdłuż trasy warszawskiej, obowiązuje ograniczenie prędkości i zwężenie do 1 pasa ruchu. Ostatnio w przestrzeni publicznej pojawiły się nawet informacje, że wkrótce przeprawa przez Wartę może zostać zamknięta. Czy tak się stanie? Ja dementuję te plotki. Pytanie ostatnio nawet na sesji Rady Miasta padło. Mamy termin dopuszczenia do użytkowania, czy możliwość jego eksploatacji do 31 grudnia. W tej chwili została zlecona po raz kolejny usługa w celu wydania opinii, czy stan obiektu pogorszył się na tyle, że faktycznie musimy ten obiekt zamknąć, czy jeszcze będziemy mogli eksploatować. Informacja, że będzie to zamknięte, jest póki co przesadzona. Nikt takiej informacji jeszcze nie przekazał oficjalnie, więc my czekamy w tej chwili na opinię. Jak mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich, według wstępnych analiz stan obiektu nie uległ dramatycznym zmianom. Miasto chce wyremontować i przebudować wszystkie obiekty wzdłuż trasy warszawskiej. Koszt samego mostu to około 45 milionów złotych. Mam nadzieję, że to uda się już zacząć realizować w przyszłym roku. Oczywiście, jeżeli takie środki finansowe na to zadanie się pojawią, ale taki harmonogram byśmy chcieli tutaj zachować, żeby w przyszłym roku rozpocząć chociażby już jakieś prace, tak aby można było ten obiekt doprowadzić już do normalnego stanu. Są to drogi krajowe w zarządzaniu prezydenta. Drogi krajowe mają to do siebie, że są głównymi arteriami i te drogi krajowe mają swoje odpowiednie parametry techniczne, które musimy spełnić. Tu mówimy nawet o obronności i o wojskowości, więc te wymagania są bardzo duże i takie wymagania my musimy sprostać, aby sprostać przepisom prawa budowlanego. A to rodzi niestety koszty, ale też nie ma co ukrywać, ten obieg jest po prostu duży, tak? No mamy dużą przeszkodę, rzekę Wartę, obiekt jest rozległy i koszty z tego tytułu są znaczące. Na przebudowę 3 mostów i 4 wiaduktów władze Konina złożyły wniosek do programu inwestycji strategicznych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Niestety dofinansowania w wysokości 197 milionów złotych na ten cel nie udało się pozyskać. Teraz prezydent Konina zapowiada złożenie wniosku w 2. naborze, prawdopodobnie jednak z podziałem na etapy. O pomoc w pozyskaniu środków finansowych Piotr Korytkowski zwrócił się także do ministra infrastruktury.